program na temat pomocy Żydom przez Polaków jest nagrywany. Także no dzisiaj w internecie mamy wszystko, każde słowo. Proszę się nie cierpliwić, proszę się nie martwić, proszę Państwa. Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, tylko musimy się szanować, musimy się miłować. Bo jeżeli takie służby jak w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, Zubrzyccy z Centralnego, czy ze Złotych Tarasów, te takie chamy dwumetrowe, gdy nic się nie dzieje, to potrafią ludziom strasznie dokuczać. Oni się jednoczą w dwie, cztery, sześć osób i po prostu ludzi zawsze aż gdzieś wyganiają, jak ktoś w ogóle nie wie, o co chodzi. Gości wyganiają, nie daj Boże, kogoś z USA, z zagranicy. To taki Polak dziad, proszę Państwa, dwumetrowy, w Złotych Tarasach, na sygnał od Ukrainki, która sprząta w toalecie, która po prostu nie ma zielonego pojęcia, że ktoś stoi w kolejce, bo toalety są zajęte, to przychodzi ochrona i bierze tego faceta, który stoi w kolejce, zawsze aż i wyprowadzają go z Centralnego. No to kto tutaj korzystnie wygląda, a kto tutaj niekorzystnie wygląda? Albo mówię, że tutaj na Centralnym mamy Biedronkę, tak? Tak jak teraz Zubrzyccy wypieprzali ludzi z Centralnego, tak teraz widocznie będą nakłaniać do tego, żeby różni ludzie kupowali w Biedronce, bo okaże się, że tylko podróżni będą mogli tam kupować, a jeżeli podróżnych będzie nie za wiele, to Biedronka nic nie zarobi. Także proszę Państwa, tak podłość się zawsze kończy i jak ktoś jest chamem, to zawsze tak ma. Zresztą swego czasu miałem kolegę Macieja od Zubrzyckich z Centralnego, który zawsze prosił, żebym arię zaśpiewała na Centralnym, bo to ładnie słychać na całą salę, ale on był taki śmieszny, fajny. Też nie miał pieniędzy, bo jak oni mają ci Zubrzyccy po 5,50, to on wciąż ode mnie pożyczał pieniążki. No, nie ma o czym tu gadać specjalnie, ale proszę Państwa, tematyka jest aktualna, dotycząca i Centralnego, i tych Zubrzyckich, i Tarasów Złotych, i tych chamów. Proszę Państwa, takie dziady dwumetrowe łażą, nic nie robią, oni plotkują, albo w tej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Taka stara ochroniarka, brzydka, stoi i jak ty wchodzisz, to ona cię jęzorem opieprza. To ty się obejrzysz, bo to widać i czujesz, że ciebie opieprza stara baba i trzeba napisać do dyrektora na e-mailu, żeby takich nie zatrudniać, bo im daleko do intelektu, do mądrości, do logiki. Przychodzi student, ma kaptur, a oni mówią, żeby do szatni. To przecież młodzi lubią chodzić w kapturze, z tym, że to nie jest wierzchnia kurtka, tylko to jest wewnętrzna. Lubią takie kaptury nosić i już. To oni, ci ochroniarze, tego nie wiedzą, a przecież nie oni są od szatni. Oni są od porządku, żeby tam nie rozrabiać, żeby nie wrzeszczeć, podczas gdy oni sami, ci ochroniarze z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego na dobre 56 wrzeszczą. To jaki jest sens zatrudniać, że dyrektorka staruszka zatrudnia takich dziadów?